Ida, teraz bardzo przyjemny temat. Zbliża się Dzień Dziecka. Czy ty planujesz coś wyjątkowego dla swojego synka? Tak, bardzo dużo wyjątkowych rzeczy planuję, ponieważ dla mnie to jest wyjątkowy czas, że mogę tak spędzić taki dzień i pokazać, że Dzień Dziecka jest wyjątkowy. Dla mnie to jest takie fajne, że w ogóle mogę spędzać Dzień Dziecka ze swoim dzieckiem. Bo zawsze spędzałam Dzień Dziecka, bo kocham dzieci i nawet jak nie byłam mamą, to zawsze brałam udział w jakichś akcjach charytatywnych, szczególnie w szczególności z dziećmi, które nie mają rodziców, a potrzebują tej miłości, tak jak każdy z nas, szczególnie każdy mały człowiek. Więc teraz to, że mogę być również ze swoim maluszkiem, ale planujemy właśnie, a propos tego, pojechać do miejsca, które już odwiedziłam raz, czyli naszego zaprzyjaźnionego ośrodka Caritas, który przyjął około 100 dzieci właśnie z sierocińców z Ukrainy, z Kijowa. Dosłownie pierwszego dnia wojny były one ewakuowane i tam się bardzo wszyscy zaprzyjaźniliśmy. Świetnie sobie dają radę, cały czas tam są, ale wydaje mi się, że spędzają bardzo miło tam czas. Zostaliśmy zaproszeni właśnie na Dzień Dziecka, więc razem z Maxem i moją ekipą tak zwaną jedziemy i tam będziemy wspólnie spędzać właśnie ten Dzień Dziecka. Jak spędzałaś Dzień Matki? Dzień Matki spędzałam tak naprawdę dwa razy, bo ostatnio był amerykański Dzień Mamy, a my często spędzamy te amerykańskie święta i polskie tak podwójnie. Więc dla każdej mamy takie jak ja, to jest fajne, polsko-amerykańskiej. Ja spędzałam tak naprawdę ten dzień darowując miłością moją mamę, którą naprawdę bardzo kocham. Jestem jej wdzięczna za wszystko, co mi daje do dzisiaj. Jest moim takim przykładem, moją inspiracją. Natomiast mój mąż starał się nas obie tutaj taką opieką objąć i pokazać za to, że jest wdzięczny za to, że tak bardzo opiekujemy się Maxem, bo to jest piękne, ale nie, to jest piękne, chciałam powiedzieć, że mężczyźni pokazują, jak ważne jest to, że oni to widzą, że mamy się poświęcają, że mamy dają z siebie wszystko, bo naprawdę dają, więc fajny dzień, ale moim zdaniem Dzień Matki powinien być codziennie, więc niech on się nie kończy 26 maja, nie kończy, nie zaczyna i nie kończy, tylko naprawdę niech trwa wiecznie, bo to jest wyjątkowa rola i teraz dopiero to wszystko zrozumiałam.